14 czerwca 2014 roku, godzina pierwsza w nocy. Jestem na rondzie Waszyngtona, za plecami mam Saską Kępę, przed sobą mam Stadion Narodowy, po prawej stronie ulica Zieleniecka, wzdłuż której na błoniach Stadionu Narodowego urządzono imprezę pod tytułem jakiś tam Warsaw Festival, coś tam. I napierdalają w ten sposób od kilku godzin. Impreza ma podobno jeszcze potrwać do drugiej w nocy. Cały dzisiejszy dzień robili próby nagłośnieniowe, przez które na całej Saskiej Kępie nie dało się wytrzymać. W tej chwili stoję tutaj przy samym rondzie Waszyngtona, ale wierzcie mi, za plecami do 1000 metrów w głąb Saskiej Kępy, a nawet dalej, to dudnienie niesie się po wszystkich blokach, odbija się od budynków i we wszystkich małych i mniejszych podwórkach, zakamarkach dudni tak, że się nie da wytrzymać. Nawet jeśli tam siedzisz w domu i masz zamknięte okno, to i tak ściany ci chodzą tak, że po prostu zwyczajnie spać nie możesz. A jest piątek w nocy, koniec tygodnia, ludzie wracają po całym tygodniu zmęczeni z pracy, chcą wypocząć, chcą obejrzeć telewizję, posłuchać wiadomości, być może muzyki. Większość chce wcześniej pójść spać, bo jednak mimo wszystko dużo ludzi w sobotę i w niedzielę pracuje. Na Saskiej Kępie i w całej tutaj tej okolicy praskiej mieszka bardzo dużo starszych ludzi, która po prostu zwyczajnie nie jest przyzwyczajona do takiej dyskoteki. Tydzień w tydzień, od 3 tygodni mamy podobną sytuację tutaj na Saskiej Kępie, gdzie każdego weekendu coś grają. W zeszłym tygodniu był jakiś fitness klub, ustawili ogromną estradę i po prostu była rąbanka od godzin południowych do wieczornych, do późnej nocy. Łumpa, 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 łumpa. Muzyka dla prymitywów, prostaków i durniów po prostu zwyczajnie. Przejadę się teraz tam dalej i spróbuję bliżej to sfilmować. Nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać. Mówię bardzo blisko mikrofonu. Tak to wygląda. Paręnaście tysięcy jebniętych z jebów podskakuje w tak pierdolniętej muzyki, bo jakiś jeden pierdolony skurwiel siedzi kurwa tam na tej scenie i napierdala muzyką dla pierdolniętych, mówiąc krótko. A my mieszkańcy Pragi i Saskiej Kępy kurwa nie możemy spać. Kto wydał pozwolenie na tą popierdoloną imprezę w tym miejscu i o tej porze? Kurwa, to się nie może kurwa powtarzać tutaj. Dobra, kończę to pierdolone nagrywanie, bo się kurwa wkurwię zaraz, no. Mam nadzieję, że coś będzie słychać i coś będzie widać, ale tak nie może być. W jakich my kurwa czasach żyjemy, że jedni się bawią, a drudzy cierpią. Tak nie może kurwa być. Jestem już w jednym z saskokępowych podwórek. Proszę zobaczyć, posłuchać raczej. Tak dudni tutaj, ta muzyka, a jesteśmy od sceny jakieś niecałe 500 metrów. Tam dalej, na Saskiej Kępie, tam dalej, w innych podwórkach jest dokładnie to samo, ponieważ ten dźwięk niesie się kilka kilometrów, aż do Gocławia. Rozmawiałem przed chwilą z kolegą z Gocławia, który słyszy tą muzykę równie dobrze jak my tutaj, ponieważ wiatr i dzisiaj jest niska podstawa chmur, to się wszystko odbija i po prostu na całą Warszawę, tutaj praską część leci. Ludzie mieszkający na całej Saskiej Kępie nie śpią w tym momencie. Po prostu, nie wiem, chyba nie śpią, no bo po prostu tu się nie da spać w tym momencie. Ja mam mieszkanie, zamknięte okna i po prostu zwyczajnie
nie jestem w stanie skupić myśli, kiedy napierdala tak muzyka, ponieważ nawet przy zamkniętych oknach ta muzyka dudni, po prostu wszystko ci chodzi, wszystko chodzi. No to tak jak wcześniej powiedziałem, w zeszłym tygodniu była ta sama sytuacja, do późnej nocy, do drugiej w nocy grali, równie głośno. W weekend cały grali i 3 tygodnie temu też była jakaś impreza i tak jest odkąd się zrobiło ciepło, odkąd ten... Ja się pytam raz jeszcze, kto kurwa mać dał zezwolenie na taką imprezę w takim wymiarze, w takim wydaniu i o tak późnej porze? Ja rozumiem, do 22, od godziny powiedzmy 16, 17, ale nie kurwa od południa do północy, do drugiej w nocy. No przecież to jest kurwa nie do pomyślenia. Mam nadzieję, że ktoś dobierze się do dupy temu kurwa idiocie, który dał pozwolenie na tą imprezę o tak późnej porze w centrum Warszawy. To jest Warszawa, gdzie ludzie pracują, kurwa, chcą spać, chcą wypocząć, a nie kurwa słuchać jakiejś pierdolniętej muzyki dla idiotów, dla tempaków prostackiej napierdalanki, która nic kurwa nie wnosi do psychiki nawet, bo to nawet nie jest romantyczna muzyka. No, co ja będę się tutaj pluł, kurwa? Wszyscy wiemy, o co chodzi. Muzyka dla otępienia. Jakaś ktoś złośliwie po prostu zwyczajnie zadecydował, że te imprezy się będą tutaj odbywały, żeby uprzykrzyć życie mieszkańcom. Tak jak uprzykrza mieszkańcom życie rozbudową Warszawy i ciągłymi remontami, przewlekłymi, trwającymi zbyt długo, przedłużającymi się, tak właśnie to jest też element uprzykrzania życia mieszkańcom Warszawy. Tyle na koniec mogę powiedzieć.